Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami kolejny odcinek Need for Speeda. Od razu wam powiem, że jeden odcinek mi się nie nagrał. Ha, 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 po prostu genialny, kurwa. No cóż, rozwaliliśmy gościa o numerze 8? Nie pamiętam, gdzie to było. W każdym razie nie rozdupczam mu auta, więc jeszcze jeśli po mieście i trzeba je wyeliminować. Robiłam trochę wyścigów, żeby ulepszyć moją Alfę Romeo, którą nie wiem dlaczego nazywałam przez dwa ostatnie odcinki Porszakiem. Natomiast prosiliście, abym zmieniła auto na Lamborghini, także zmieniam, pomimo tego, że to Lamborghini jest cholernie, ale to kurwa cholernie brzydkie. Także jeżeli znacie jakieś fajne auto, które nie jest kanciaste, to piszcie w komentarzach. Ale ogólnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dokokrzaniem tego Lamborghini, czyli nitro, wszystkie potrzebne ulepszenia, abyśmy mogli w przyszłości coś więcej pokombinować. Słuchajcie, wam powiem, że z tym Need for Speedem mam dość spory problem, bo tutaj, żeby jeździć dobrze, trzeba jeździć dość długo, czyli potrzebna jest rozgrzewka. Jest troszkę inny problem, tak? Problem tego typu, że jak jeżdżę długo, to mnie trafia szlak, więc to jest troszeczkę u mnie awykonalne. Już się zastanawiam, czy w ogóle nie zrobię tak, że będę nagrywać po prostu po jednym odcinku. Jak większość serii nagrywam, powiedzmy tam po dwa, czasem trzy odcinki naraz. Tak tutaj chyba się nie ma co pieprzyć i nagrywać jeden, bo jest lipa. Zarzucaliście mi, że nie patrzę na mapę. Słuchajcie, bardzo ciężko jest mi się przyzwyczaić do tej mapy. Tu jest... To po prostu ciężko się zwraca na nią uwagę, dlatego często się gubię. Ta mapa jest jakaś, nie wiem, mała i ogólnie moim zdaniem jest średnio czytelna, bo tak jak widzieliście, teraz mieliśmy cztery drogi i tak naprawdę chuja było pokazane, którą mamy jechać, więc mam straszne mieszane uczucia co do tego. Punkt kontrolny, już się bawię, że meta. Dobra, on w coś przypieprzył, ja też, ale go chyba wyprzedziłam w locie. Także źle nie jest. Trzeba przyznać Lamborghini, że wytrzymuje trochę więcej niż Alfa Romeo. Co za tępy chuj. Niż Alfa Romeo, no... Jakby nie patrzeć. Tak już jest. Punkt kontrolny już. Już miałam taką cichą nadzieję, że to meta, nie? A tu jednak... Jednak nie misiaczki. Natomiast wiadomo, że Alfa Romeo mi się już prowadziło troszeczkę lepiej, bo jednak były te... Żeby mnie teraz czasem chuj nie wyprzedził. Bo były ulepszenia, tak? Jezu, zam się skusiła przed samą metą. Uf. Dobra, mamy nitro, mamy opony terenowe, czyli jest ok. Dobra. O, nade mną jest covers. Synu, ja cię mu dogonią. Prawy kontrol, gdzie jest prawa strona? To jest chyba prawa strona, dobra. Dobra, hamuj, hamuj. A mi przytupczył. No nieładnie. Strasznie mi się nie... Wybaczcie, że uderzyłam w mikrofon. Strasznie mi się nie podoba to, że ta postać jeździ w kasku. Wygląda to po prostu totalnie z dupy, nie? Nad... Co my tutaj możemy sobie wygrać? Wydłużenie biegów, wzmocnienie podwozia. Zobaczmy. Znaczymy sobie cel, przejedziemy się. Bo dlaczegoż by nie? Słuchajcie, trochę nie grałam i szczerze podchodzę do tej gry od razu z jakąś taką większą radością. Ale cóż, no, to się zdarza się, no. Jak widzimy, to Lamborghini tak ciśnie nawet, nie? Nie ma to tamto. Dobra, to jest Lamborghini, wiem, ale ono jest kanciaste. Ja bardzo nie lubię kanciastych samochodów, dlatego miałam Corsę i dlatego miałam Punto, chociaż mogłam mieć Golfa trójkę, natomiast stwierdziłam, że ja kanciastym samochodem jeździć nie chcę. Jestem kobietą i ja strasznie zwracam na to uwagę, także to musicie wiedzieć. Chyba się wjebałam pod prąd, nie? Natomiast bardzo mnie cieszyły wasze komentarze. Tak naprawdę nie zapominaj, jaka była pierwsza, reszta gdzieś tam się, że tak powiem, pod to podpisała, że właśnie odcinki jednak z normalnych wyścigów równie...
Nie! Tak, Kina, mając wcisnąć ręczny, wciska tego nitro. Ot tak, bo dlaczego już by nie? Gdzie to był? Gdzie był ten skręt? Kurwa. Słuchajcie, zgubiłam skręt. On był chyba... Aha, tutaj jest odbicie, dobra. Co oznacza ten znaczek na dole, ktoś by mi mógł powiedzieć? Ten, co się od czasu do czasu pojawia, ten... Zajedziemy sobie na stację. O Jezus, nie, czekajcie. Ja mam pierdolca na tym punkcie, ja białym samochodem jeździć nie będę. O, żółty może być. Żółty wygląda ładnie. I na ręcznym. Ha, ha. Kto umie na ręcznym? Kto umie na ręcznym? Kina umie na ręcznym. Tak. I teraz coś przypieprzę. Prawie, słuchajcie, prawie. Się dzieje się. Podjedziemy sobie tam po auto, bo nie wiem, czy mam odblokowane. Ale to jest chyba to Mitsubishi, które od... Czekajcie, bo panowie z policji za nami. A ja bym nie chciała, żeby mnie tak, wiecie, na miejscu wyścigu pały zaczęły gonić, których naprawdę ostatnio mam dość. Chociaż tak naprawdę powiem wam, że się zastanawiam, czy w ogóle jest sens przed tymi pałami uciekać, bo za to owszem mamy punkty, ale mamy tylko punkty, auta nam nie zabierają, więc... No nie wiem, mam strasznie mieszane uczucia co do tego. Ech, bo pościgi trwają bardzo długo, a tak naprawdę nic nie zmieniają. A, nie będziemy oglądać przecież filmu, się ścigajmy się! Bo przecież jesteśmy koksami. Przepraszam za... Nie, ja myślę, że wy już się przyzwyczailiście do tego, że ja drę ryja na Need for Speedzie, no. Także już postaram się was za to nie przepraszać, bo mam tendencję do przepraszania za różne dziwne odchyłowe rzeczy. Woo! Zakręt. Kurwa! Co za tępy chuj mnie wyeliminował? Ja się grzecznie pytam się. Jestem szósta, are you fucking kidding me? Ale nic, ciśniemy misiaki, słuchajcie, ciśniemy. No ale przecież weszłam w ten zakręt! Nie, no gra mnie oszukuje, znowu, słuchajcie, ej. A to są jakieś okrążenia. A, bo to jest tak, jedziemy tutaj. Tam skręca. Tak, Kina odkryła, jak wygląda okrążenie. Dziękuję za gratulacje. Wiem, jestem zdolna. Także się tym nie przejmujcie się. Bo ja to wiem! Wiem. W sensie, że wiem. Kolejnego. Kurwa, jeszcze mi tu policja potrzebna do szczęścia. Tępe chuja. Znaczy, ja nie zjadam do policjantów, ale po prostu... Dobra, policjanci w Need for Speedzie, ale tylko w Need for Speedzie. To są stuprocentowe tępe chuja. Chociaż mi się w życiu zdarzyło spotkać miłych, więc... W większości. Dobra, tą sobie tutaj wyprzedzimy. Jeszcze mam tam ten jeden został, nie? Tutaj go. Dawaj metę, dawaj mi tu kurwa metę, dawaj, dawaj, dawaj! Nie! No nie! No nie! No kurwa, no nie!
Zastosuj i ciśniemy jeszcze raz. No daj mi już. Pozwól mi już na wciśnięcie tego escape'a. Dziękuję, powtórz zawody. Znowu mi się coś... Momentami mi się coś w sterowaniu w tej grze pierdoli, także się tym nie przejmujcie. Ja mam nadzieję, że to mi nie skasowało tego, że już mam podwozie, nie? Bo by było kurwa niefajnie. No ale dobra, nic, ciśniemy, ciśniemy jeszcze raz. Ciśniemy, nie no, słuchajcie, na razie mam... Bez komentarza. Misie, pysie, moje drogie. Jak na razie... Mam dobry humor i na razie jedzie mi się fajnie. Zobaczymy, jak to nam tu pójdzie dalej. Natomiast jestem dobrej myśli. Zwłaszcza, że już... Ogarnęłam okrążenia, tak? Także może źle nie będzie. Gościa wyeliminowaliśmy, bardzo dobrze. Tutaj sobie możemy nitro zajebać, bo to jest w miarę długa prosta. Miałam powiedzieć w miarę długa, w miarę prosta, no... Kina i jej polski, tak? A zawsze byłam taka dobra z polskiego. Woohoo! Fajny ten zakręt, podoba mi się. Panowie wypierdalają, bo ja tutaj nie mam czasu na panów. Uhu. Co do tego, że zatrzymywanie policji nic nie robi, czy jest to fajne, czy jest niefajne. Słuchajcie, z jednej strony jest to fajne, bo jednak w tamtym Need for Speedzie mogliśmy... Kurwa... W głupi sposób stracić fajną... fajną furę, tak? Natomiast jest też to takie... no dziwne, tak? Bo... Kurwa mać... Znaczy dziwne o tyle, że... Że tak naprawdę nie musimy się ścigać z tą policją. To jest taki troszkę niepotrzebny motyw, bo... Jak ktoś ma wyrąbane na punkty, to się nie ściga i... Kurwa. Fuh. Jestem ostatnia, nie? To są przejaje jakieś. Uhuhu. Nie no, całkiem fajnie, powiem wam szczerze, że pomimo brzydoty tego Lamborghini, no prowadzi się całkiem spoko. Pociśniemy tutaj, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo pomimo tych jakichś głupich kraks i wyeliminowań, zapowiada się to no całkiem spoko. Ten pan się nie ściga, to na niego nie będziemy uważać. Fajnie by było to wygrać, naprawdę bym... Nie, no nie wie... I to jest, słuchajcie, życzliwość rzeczy martwych. Ale dobra, zakończmy ten wyścig, spróbujemy coś innego. Ech, jakaś masakra. A szkoda, bo wydłużenie biegów bardzo się przydaje. Fuck, wiedziałam, że czegoś nie wyciszyłam. Ale z tego miejsca pozdrawiamy Manaika, umrzyj, spłoń. Dobra, słuchajcie, ja się z nimi nie gonię. Mnie jest na to szkoda czasu, nerwów, energii, czegokolwiek innego. Ja się z nimi, kurwa, nie gonię. Nie gonię się i chuj, i foszek foreveroszek. Dobra.
Jakie my tu mamy wyścigi do wyboru? Lekkie podwozie, ogony, opony wyścigowe. To są trudne, no to... I co, i tylko ten jeden mamy średni? Podwozie... Aha, to jest ten, który byłam. Dobra, no to pociśniemy ten. No... Wyznacz cel. 2,3 km to niedużo. To możemy sobie podjechać. Znaczy teoretycznie niedużo, ja mam czasem wrażenie, że te odległości w Need for Speedzie są bardzo zbliżone, że tak powiem, do rzeczywistych miar. No dobra, może tak szybko byśmy tych 2,3 km nie zrobili, ale... Ale fakt faktem z punktu A do punktu B, pomimo tego, że się jedzie bardzo szybko, momentami jedzie się długo, czyli widać tą odległość, którą musimy ogarnąć, tak? No trzeba przyznać, że w Alfa Romeo zazwyczaj już chyba przy takich momentach wyjebywała kraksa, natomiast Lamborghini się odbija. Uhuhuhu. O. Pięknie po prostu. Pięknie wjechałam w tamtego pana. Trzeba to przyznać, że było to epyczkie. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieć. Już na wejściu sobie możemy troszkę przynitrować. Fuck, zakręt. To był zakręt, moi mili, moi drodzy. To był, kurwa, zakręt. Ale nic, ci siebie dalej, nic się nie stało i tak dalej. Coś jakiś pan zakręcił? Niczym bąk w dupci. Oczywiście, że pały muszą, kurwa, być, bo... Mam czasem wrażenie, że trochę za dużo jest policji w wyścigach, wiecie? To jest taki lekki minus, że... Aktualnie tak naprawdę co wyścig to gdzieś tam policja, nie? Nie, słuchajcie, zaczniemy z tym wyścig od nowa. On mi się nie podoba, tak? Nie podoba mi się pod względem takim niepodobania się. Dlatego zaczniemy go jeszcze raz. A co się kurwa będę? Mogę. Myślę, że po prostu sobie tym razem ukończymy ten wyścig i niezależnie od wyniku zakończymy sobie odcinaczek. No, mógłbyś tak go, kurwa, wystartować, dziękuję. I już powiem od razu, że tutaj na wejściu nie dam nitra. Co on, kurwa, zrobił? No może lekko, ale żeby wejść w ten zakręt. I teraz nitro. Dobra. Ja nie wiem, jakie oni mają fury, że oni tak zapierdalają. Wypierdalaj. W sensie uciekaj. Przeciwniku, uciekaj. Teraz są tu jakieś zakręty, więc ewidentnie trzeba żebym się zwolniła. No nie mówcie mi, że ten wyścig jest taki... Nie. Dobra, nie jest. Nie, moje po prostu, kurwa, jestem jak Joanna Krupa w Tap Spadel. Także... No ale cóż ja na to poradzę, no. Piękne wejście w zakręt, kurwa, piękne! Dobra, zaczynamy okrążenie drugie. Która jestem w ogóle? Piąta? Nie, no to jest jakiś żal. Nie mam, kurwa, pytań.
No nic, ciśniemy do przodu. Ciśniemy do przodu jak najbardziej. No bo se żartujecie? Jest jak ja też dryryję na tej serii. To jest jakieś po prostu nieziemskie. Druga jestem? Jak miło. Dobra, czekajcie, teraz tak. Tutaj jedziemy tutaj i zaraz będziemy zakręcać, więc... Byłam druga. No to, żebym się nacieszyła. Po prostu, żeby mnie chuj szczelił. Znaczy, nie chcę, żeby mnie chuj szczelił, ale... Ale wiecie, o co chodzi. I znowu jestem piąta, nie? To jest ból, słuchajcie, to jest naprawdę ból. Ach, bokiem, kurwa! Wow! Ech, no niestety. Dobra, kończymy ten odcinek. Zobaczymy, gdzie mnie gra wrzuci. Jak będę nagrywać kolejne, to wtedy zobaczymy, który wyścig. A na razie komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się.